Dzień dobry. Nazywam się Sławomir Pawłowski. Komentarz do raportu o stanie miasta. Najbardziej wzruszające dwa momenty. Pierwsze dotyczące zielonego budżetu, gdzie no, bardzo dobrze, że taka aktywność jest, ale mówiąca przede wszystkim o tym, że miasto reaktywuje zazielenia powierzchni wielkości mniej więcej chusteczki do nosa, nie patrząc, co się dzieje z terenem o wielkości 105 hektarów. I drugi taki dość istotny moment, no tylko pogratulować, numer jeden, jak rozumiem, w Polsce w kategorii nieruchomości też trochę daje do myślenia w tym temacie. Ale ja o czym innym. Chciałem porozmawiać o partycypacji społecznej, o partycypacji społecznej po lubelsku. Mianowicie partycypacja społeczna polega na tym, że no, organ typu Urząd Miasta pyta mieszkańców, co sądzą o danym temacie. Odpowiadają ci, którym się chce, którym zależy na danym temacie, więc zazwyczaj jest to niestety mniejsza część społeczeństwa. Mimo tego głos jest zazwyczaj brany pod uwagę, uzupełniany bardzo często jeszcze o wiedzę fachową w danej dziedzinie. Natomiast partycypacja po lubelsku wygląda następująco, że pyta się mieszkańców o daną sprawę, na przykład o Górki Czechowskie, ale jak odpowiadają niezgodnie z oczekiwaniami, z niewiadomych powodów, to się głos ich ignoruje i próbuje ponownie w inny sposób zadawać to samo pytanie, aż do skutku. A jak wszystkie sposoby zawiodą, to co się mówi wtedy? A to się mówi wtedy, że mała część mieszkańców uczestniczyła w tej partycypacji, na przykład 13% tylko i wyłącznie. Reszty to nie obchodzi, więc na pewno mają takie zdanie, jakie pasuje urzędnikom czy niektórym radnym. I uzupełnia się to o wiedzę fachowców tylko w jednej dziedzinie albo reprezentacji, w tym przypadku budowlanej. Państwo radni, pytanie do Państwa, czy to tak powinno działać w Lublinie, bo według mnie coś jest nie tak. Nawiązując do studium, to nie jest do końca tak, że to studium jest znane dla wszystkich, bo trzeba pamiętać, że poprzednia wersja studium to było około 400 stron. Ta najnowsza, która została opublikowana w środę, zdaje się, ma już tych stron prawie 1200. No konia z rzędem temu, kto to przeanalizuje i wykryje to, co się zmieniło. No trochę powagi, jeśli chodzi o procedowanie tego typu dokumentu. Natomiast tak na szybko znalazłem parę ciekawych wpisów, mianowicie dotyczące uwag, które były zgłaszane. Mianowicie jeden z mieszkańców na Zadębiu proponował, żeby przekształcić jego działkę rolną na budowlaną. Dostał niestety odmowę ze względu, że południowa część działki położona jest w strefie ESOH, gdzie ze względu na ochronę funkcji przyrodniczych terenu uwaga nie może być uwzględniona. Drugi mieszkaniec na Koncertowej prosił o wyłączenie działki z obszaru ESOH, dostał informację, że uwaga jest nieuwzględniona, przeznaczenie terenów położonych w ESOH na cele budowlane jest niezgodne z podstawową zasadą polityki przestrzennej miasta. Przykład trzeci, setki uwag dotyczących Górek Czechowskich. Wnioskuję o pozostawienie aktualnych zapisów studium, czyli utrzymanie strefy ESOH w całym terenie Górek Czechowskich. Uwaga nieuwzględniona, jako że zapisy obowiązującego studium są dalece nieaktualne w świetle rozstrzygnięć planistycznych, które zapadły po ich uchwaleniu. Nowa edycja studium powinna uwzględniać zarówno stan istniejący, jak i zobowiązania wynikające z obowiązujących planów miejscowych, które stanowią zapis plana miejscowego. No i pytanie, co różni te dwa przypadki? Bo jak dla mnie to jest przykład tak zwanego kalizmu, czy mentalności Kalego. Bo dlaczego nowa edycja studium dla jednych terenów, osób chroni strefę ESOH, a dla górek wręcz przeciwnie? Przypominam, że w aktualnym studium 100% górek to strefa ESOH, w aktualnym miejscowym planie zagospodarowania to prawie 90% powierzchni to ESOH. Wprawdzie nie obejmuje wszystkich wysoczyzn, miejscowy plan, ale obejmuje na przykład większą część wysoczyzny od strony Koncertowej, bo wszystkie tereny ponad 15,5 hektara, które w miejscowym planie są oznaczone jako SR2, czyli strefa sportu i rekreacji, są w strefie ESOH, gdzie zabroniona jest jakakolwiek forma zabudowy. Pytanie, dlaczego pan prezydent nie czeka przynajmniej na wyniki inwentaryzacji Suchy Doliny i Wąwozów, jeśli chodzi o stwierdzenie, czy to jest warte ochrony, czy nie. Dlaczego inwentaryzacja dotyczy tylko pana suchych... Na ten temat na pewno będziemy rozmawiać, może dobrze, o raporcie. Bardzo proszę. Pytanie ostatnie, dlaczego Urząd Miasta przyjmuje z góry, że wysoczyzny to tereny niewartościowe dla mieszkańców, na przykład ekologicznie? Jeszcze a propos referendum i partycypacji.
Trzeba pamiętać, że referendum zostało rozpisane w sprawie umożliwienia prywatnego interesu dewelopera i nie dziwne, że mieszkańców to aż tak bardzo nie obchodziło. Jeżeli to byłoby referendum w sprawie ratowania górek, myślę, że frekwencja byłaby dużo, dużo większa. Natomiast to, co jest istotne, dzielnice Sławin, frekwencja 32%, prawie 33%, 76% osób przeciwko zabudowie góry. Pana, rozmawiamy o raporcie, będziemy rozmawiać o studium i naprawdę ta raporcie dyskusja jest jeszcze się dzisiaj odbędzie. Jest odniesienie do studium, panie przewodniczący. Dokładnie. Na Czechowie 28%, frekwencji 69,6% przeciwko zabudowie. Czechów Południowy podobnie. Średnio około 30% frekwencji i prawie 70% przeciwko zabudowie. No to pytanie do radnych z Czechowa i Sławina, czyli pan Piotr Breś, pan Stanisław Brzozowski, Marcin Bubicz, Michał Krawczyk, pani Jadwiga Mach. Czy będziecie głosować za czy przeciwko woli waszych wyborców? Proszę zbliżać się do końca wypowiedzi. Oczywiście. To jest nieprawda, pani radna. Proszę nie przeszkadzać panu wypowiedzi. Pan ma głos. Podsumowanie. To, co się zabetonuje, już się nie da odbetonować. Radni głosujący za taką postacią studium stają się z punktu widzenia mieszkańców niestety szkodnikami. I jeszcze przytoczę dział Dziennik Ustaw 1997-78-483, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997, artykuł 74. Ochrona środowiska jako obowiązek władz publicznych. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony, poprawy stanu środowiska. Co państwo na to, państwo radni? Przypominam, konstytucja. Konstytucja? Konstytucja. Dziękuję.